5 sierpnia 2021 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Szudziałowie dzięki pomocy Starostwa Powiatowego w Sokółce otrzymała na swoje wyposażenie taktyczną kamerę termowizyjną FLIR K55. Jest to sprzęt, który przede wszystkim zastępuje wzrok strażaka w pożarze, pozwala nam widzieć osoby poszkodowane w zadymieniu, ale też należy dodać, że jest to swego rodzaju szósty zmysł dla strażaka, ponieważ pozwala nam zobaczyć ciepło, które jest emitowane przez pożar. Jest to bardzo ważne z perspektywy bezpieczeństwa każdego z nas, kiedy wchodzimy do pożaru. Kamera, którą od dzisiaj posiadamy, jest kamerą bardzo wysokiej klasy. Postawiliśmy bardzo wysokie wymagania dotyczące jakości tejże kamery. Dzięki temu tak naprawdę możemy poprawić przede wszystkim rozpoznanie podczas pożaru. Możemy też lepiej zarządzać wodą gaśniczą, z którą często tak naprawdę mamy problemy. Te źródła są ograniczone. Możemy dużo, dużo lepiej przeszukiwać pomieszczenia zadymione. No i to, co dla mnie jest osobiście najważniejsze, możemy monitorować bezpieczeństwo termiczne strażaka, kiedy strażak przebywa w strefie pożaru. Naszym zdaniem taką kamerę powinna posiadać każda jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. To jest sprzęt, który każdemu dowódcy i strażakowi jest potrzebny na miejscu zdarzenia tak naprawdę od pierwszych minut, wtedy kiedy najważniejsze decyzje są podejmowane. Od tych decyzji zależy powodzenie każdej akcji ratowniczo-gaśniczej. W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szudziałowie i wszystkich strażaków chciałem serdecznie podziękować panu staroście i członkom Zarządu Powiatu za wysłuchanie naszych argumentów. Serdecznie dziękujemy i gwarantujemy, że ta kamera poprawi bezpieczeństwo mieszkańców powiatu sokółskiego.